Siema, z tej strony Xao i dzisiaj pogadamy o aspiracjach w The Sims 2. Tym filmem chcę rozwiać kilka mitów i wyjaśnić kilka kwestii. Zacznijmy od tego, czym są w ogóle aspiracje. Aspiracje to część osobowości naszego Sima, która wpływa na jego pragnienia i obawy. Aspiracje pojawiły się dopiero w The Sims 2 i można powiedzieć, że nadały sens życiu naszych Simów. W The Sims 1 wiele rzeczy musieliśmy sobie dopowiedzieć, a osobowość naszego Sima składa się tylko z kilku wskaźników. W The Sims 2 natomiast otrzymaliśmy poza cechami osobowości aspiracje, pragnienia i obawy. W tej części nie występowały jeszcze cechy znane z The Sims 3 czy The Sims 4. No chyba, że zainstalujemy sobie mody, no nawet coś tam tłumaczyłam. W podstawowej grze mieliśmy do wyboru 5 aspiracji. Pragnienie romansowania, pragnienie założenia rodziny, pragnienie popularności, pragnienie zdobywania wiedzy i pogoń za bogactwem. W The Sims Nocne Życie dochodziła aspiracja poszukiwania przyjemności i apetyt na smażony ser. Tak, nie przesłyszeliście się. Jest to aspiracja, której nie da się przypisać Simowi w Create a Sim. Można ją otrzymać jako karę, jeśli nieumiejętnie posłużyliśmy się nagrodą Kulą Nowyty Senso. Ale do nagród przejdziemy później. Jest jeszcze aspiracja pogoni za dorosłością, którą otrzymują wyłącznie małe dzieci i dzieci. No bo w końcu każde dziecko chce być duże. I tu takie małe wtrącenie. Jeśli postarzymy miastowe dziecko, to gra nie wylosuje ma aspiracji, gdy ten przejdzie w nastolatka. Jeśli więc zobaczycie gdzieś miastowego nastolatka lub dorosłego, albo wysłaliście takiego Sima na studia i ze zgrozą odkryliście, że jego aspiracja to pogoń za dorosłością, to spokojnie. Nie oznacza to uszkodzenia otoczenia czy tam gry. To niedopatrzenie twórców. Aspiracje można przypisać za pomocą Kuli Nowyty Senso lub za pomocą modów, na przykład Insiminatorem i jego edytorem aspiracji. No dobrze, ale co nam dają te aspiracje w praktyce? Jak już mówiłam, Sim posiada pragnienia i obawy związane ze swoją aspiracją. Jeśli mamy na przykład rodzinnego Sima, jego pragnieniem może być na przykład wzięcie ślubu, posiadanie dziecka. Spełnienie tych pragnień daje nam punkty aspiracji, a spełnienie obaw odejmuje je. Punkty aspiracji naliczane są dla danego Sima i za nie można zakupić nagrody, o tym jednak za chwilę. Nasz Sim posiada jeszcze wskaźnik aspiracji, który zapełnia się, gdy spełniamy pragnienia i obniży się, gdy spełnią się obawy naszego Sima. Tego wskaźnika nie należy mylić ze wskaźnikiem nastroju. Wskaźnik aspiracji dzieli się na kilka stopni. Dokładnie jest ich 6 i są to poziomy. Platyna, złoto, mocna zieleń, zieleń, czerwień i mocna czerwień. Poziom aspiracji spada z czasem i im wyższy jest, tym szybciej spada. Ten proces można spowolnić, ucząc się do żywotnego szczęścia na półce z książkami. Od wskaźnika aspiracji zależy samo poczucie psychiczne naszych Simów. Sim z czerwonym wskaźnikiem będzie częściej płakał, mogą mu się śnić koszmary, a Sim, któremu wskaźnik spadnie do minimum, będzie całkowicie czerwony, zwariuje i spadnie mu z nieba niepokojąco wyglądający doktorek. Z kolei Sim z wskaźnikiem zerowym może martwić się o swoją przyszłość. Ciekawie wygląda sprawa z platynową aspiracją. Jeśli nasz senior umrze ze starości, posiadając taki poziom aspiracji, otrzyma złoty nagrobek lub urnę. I wiem, w tym momencie wiele osób może się zdziwić, bo na grupkach widuje błędne przekonanie, że złoty nagrobek można otrzymać tylko za spełnienie celu życiowego. No jak sami widzicie, nie musimy go spełniać. Ale do samych celów zaraz wrócę. No właśnie, miałam wyjaśnić kwestię nagród aspiracji. Są to obiekty, które możemy zakupić za punkty aspiracji. Obiekty te znajdziemy w zakładce nagradzania. No i co my tu mamy? Nie będę wymieniać wszystkich, ale między innymi znajdziemy tu. Wspomnianą wcześniej kulę Nowyty Senso, dzięki której możemy zmienić aspirację naszego Sima i co go kręci oraz odrzuca. Dopalacze działania, które zwiększają poziom zaspokojenia potrzeb. Mądre mleko, dzięki któremu małe dzieci szybciej się uczą. Pogodomistrza, którym możemy zmienić porę roku i pogodę. Czy eliksir życia, który przywraca nam 3 dni życia. Jednak w tych nagrodach jest pewien haczyk. Jeśli nasz Sim ma aspirację poniżej poziomu złotego i skorzysta z nagrody, może ściągnąć na siebie kłopoty. Im niższy jest poziom aspiracji, tym większe mamy ryzyko, że coś pójdzie nie tak. Tylko platynowa i złota aspiracja gwarantuje nam, że użycie nagrody się na pewno powiedzie. W przypadku aspiracji zielonej jest 50% szans na powodzenie, z kolei poniżej tego poziomu mamy zaledwie 20% szans na powodzenie. Ale co jeśli wykorzystanie nagrody przebiegnie niepomyślnie? Między innymi w przypadku kuli Nowyty Senso możemy otrzymać aspirację smażonego sera, pogodomistrz zrzuci na naszą parcelę opady ognia, dopalacz obniży nasz stan potrzeb, a eliksir życia odejmie nam 3 dni życia. Warto jeszcze wspomnieć, że każda nagroda posiada limitowaną liczbę użyć. Zwykle jest to około 5 użyć, ale wszystko zależy od przedmiotu. Użycie liczy się bez względu na to, czy zakończyło się powodzeniem, czy też niepowodzeniem. Od dodatku na studiach Simowie otrzymali cel życiowy. Cel życiowy zostaje wylosowany z puli dostępnych celów dla danej aspiracji. Celami są głównie szczyty karier, ale możemy znaleźć pragnienie typu Barabara z 20 różnymi Simami, dożycie złotego jubileuszu, posiadanie 5 maksymalnie rozwiniętych przedsiębiorstw. Jak widzicie, gra wykorzystuje cele z różnych dodatków, ale psuje cele związane z osiągnięciem szczytów karier dochodzących ze studiami. I jej nigdy nie naprawiło tego błędu, więc zostają tylko mody.
Ważna sprawa, celu życiowego w grze nie da się wybrać, ale można go przerolować, to znaczy gra może na nowo nam go wylosować. Są na to dwa sposoby. Dla osób bez modów, potrzebujemy kulinowe dysenso, zmieniamy aspirację na inną, obojętnie jaką. I jeszcze raz zmieniamy aspirację na tą, którą chcemy. Oczywiście jest to mozolne i czasochłonne zadanie, no ale jak ktoś jest modowym sceptykiem, no to ma jakieś wyjście. Co do trików z modami. Jeśli macie insiminator, można wylosować inny cel, ale on się wylosuje tylko spośród celów dostępnych dla danej aspiracji, no bo dane aspiracje mają swoje cele. Tak więc rodzinny sim z celem 20 barabara z różnymi simami nie przejdzie. No i o ile ma to jakiś sens, tak nie rozumiem, czemu taki sim nie może na przykład chcieć osiągnąć szczytu kariery w biznesie albo medycynie. Możemy tutaj próbować ze zmianą aspiracji, czyli jeżeli na przykład w danej aspiracji jest taki cel, który chcemy, żeby miał nasz sim, no to wybieramy sobie tą aspirację, rolujemy, a znajdziemy ten cel. Jeśli go znajdziemy, możemy znowu zmienić aspirację za pomocą Simulatora. Wtedy ten cel życiowy nam się zapisze. Jest jednak na to szybszy sposób. Potrzebujecie tylko sim manipulatora. On ma opcję losowania celu albo z tych dostępnych dla danej aspiracji, albo z tych wszystkich dostępnych w grze. I tu muszę coś jeszcze wtrącić. Jest taki mały bug, który pojawia się przy zmianie grupy wiekowej z dziecka na nastolatka. Może się zdarzyć tak, że nasz nastolatek nie będzie posiadał celu życiowego i wtedy mamy dwie opcje. Albo możemy zapisać grę, wyjść do otoczenia i z powrotem wrócić do rodziny, wtedy nasz nastolatek dostanie cel życiowy, albo prostszy sposób, musimy spełnić któreś z pragnień naszego sima i wtedy po prostu gra sobie przeroluje i już mamy cel życiowy. Podsumowując, cel życiowy to takie uber pragnienie, nadpragnienie, a wypełnienie go sprawia, że nasz sim oprócz zdobycia pokaźnej ilości punktów aspiracji i reputacji otrzyma platynową aspirację do końca życia. I tu dochodzimy do samego środka tej cebulki zwanej aspiracją. I to przez tą jedną kwestię stworzyłam ten film. Pamiętacie moją Anię z Legacy? W odcinku 21 powinna spełnić swój cel życiowy. No cóż, okazało się, że cel jest zbugowany i nie zalicza się, jeśli któryś z simów był w związku partnerskim. No ale mimo to Ania dostała platynową aspirację do końca życia. Wiecie dlaczego? No ja wtedy też nie wiedziałam, ale już wiem i się tą wiedzą z wami podzielę. W tym miejscu muszę wam powiedzieć o jeszcze jednym ważnym wskaźniku w grze. Jest to wskaźnik aspiracji życiowej, który doszedł do gry z dodatkiem czas wolny. Jego stan powiększa się, gdy nasz sim osiąga kamienie milowe swojego życia. Jakie to kamienie milowe mamy do osiągnięcia? No więc tak, na pewno jest to nauczenie się chodzenia i mówienia oraz korzystania z nocnika. Posiadanie pierwszego najlepszego przyjaciela, pierwszy pocałunek, stanie się dorosłym, pierwsze barabara, ukończenie uniwersytetu, zawarcie małżeństwa, posiadanie dziecka, może być też adoptowane, osiągnięcie szczytu kariery, maksymalny entuzjazm wobec hobby, osiągnięcie najwyższego poziomu przedsiębiorstwa, spełnienie celu życiowego i poproszenie Gina o wewnętrzną harmonię. W sumie, no mi to nic nie dało, także nie jestem pewna, jak to działa. Ogólnie o tym Ginie to można by osobny materiał zrobić, bo tam są różne dziwne rzeczy i dużo rzeczy się dowiedziałam przy tworzeniu tego filmu. No ale to musielibyście powiedzieć, czy chcecie taki film. Sam pasek celu życiowego podzielony jest na kilka segmentów. Gdy osiągniemy taki segment, otrzymamy jeden punkt do wydania na korzyść z aspiracji. Zaraz pogadamy sobie o tych korzyściach, ale najpierw odpowiem wam na pewne pytanie, które może się u was pojawić. Co jeśli tworzymy nowego sima w Create a Sim, na przykład dorosłego? Gra na szczęście pod tym względem jest przemyślana. Nasz dorosły sim otrzyma z automatu 5 punktów. Inne grupy wiekowe otrzymują. No, dziecko dostaje 2 punkty, nastolatek 3, młody dorosły 4, dorosły 5, a senior 6 punkcików. Małe dziecko nie otrzyma wcale punktów, no bo w sumie możemy małemu dziecku już dodać te punkty przez naukę właśnie chodzenia albo siusiania, no wiecie co. Niestety, twórcy gorzej przemyślili kwestie simów stworzonych przed zainstalowaniem czasu wolnego i miastowych, gdzie liczba punktów jest przydzielana według stanu poziomu aspiracji. No dobrze, ale na co możemy w ogóle wydać te punkty? W zakładce nagradzania mamy do wyboru korzyści z aspiracji życiowej. Możemy tutaj zobaczyć, ile punktów posiadamy, na co możemy je wydać i na co wydaliśmy. Możemy tu ustawić aspirację drugorzędną i wybrać korzyści dostępne tylko dla niej. Dla naszej aspiracji głównej mamy 4 korzyści. Są także 2 kategorie dostępne dla wszystkich, bez względu na aspirację. Każdą kolumnę możemy rozwijać, ale nie możemy wybrać premii ze szczytu, jeśli nie osiągnęliśmy całego drzewka. No to po kolei. Kategoria motywacja, w sumie potrzeb, no bo to dziwnie jest przetłumaczone. To po kolei. Wolniejsze opadanie towarzystwa i komfortu, pęcherza i higieny, zabawy i głodu oraz energii. Wszystko spada o 12% wolniej. Kategoria praca, gdzie jak sama nazwa wskazuje, znajdziemy korzyści związane z karierą naszych simów. Mamy po kolei. Więcej urlopu, zwiększona szansa na wybranie prawidłowej odpowiedzi w karcie wyboru, zmniejszenie ilości przyjaciół wymaganych do awansu i jest to zmniejszenie
aż o jedną osobę, więc no szał. Błaganie o pracę, czyli kiedy nasz sim straci pracę, ma jeszcze szansę przez 24 godziny od zwolnienia na zadzwonienie do pracodawcy, aby go z powrotem przyjął. I tu przechodzimy do korzyści samej aspiracji. Wiedzowy sim ma do kupienia. Wolniejsze zanikanie z potrzeby towarzystwa i zabawy. Możliwość przekazywania wiedzy innym simom. Eureka, czyli nasz sim ma szansę na otrzymanie bonusa do nauki umiejętności, ale nie przyspieszy to samego procesu uczenia się. Wezwanie kosmitów. Nasz sim może wezwać kosmitów za pomocą latarki przymocowanej do teleskopu. Znacznie zwiększy to szansę na porwanie przez ufoki, no i nie musimy mieć tego najdroższego teleskopu. Popularny sim może liczyć na benefity, takie jak gościnność, zwiększa szansę na przeprowadzenie kolegi, koleżanki ze szkoły lub pracy o 30%, wolniejsze opadanie poziomu pęcherza i energii, możliwość rozmowy przez telefon z dwoma innymi simami. Aby użyć tej opcji, musimy zadzwonić do jednego sima, podczas tej rozmowy wybrać telefon i rozmowie w trybie konferencji. Dobrzy przyjaciele, bonus do zapoznawania się z innymi simami. Romansujący sim ma do wyboru niesamowitą atrakcyjność, czyli zwiększoną chemię do simów o 80 punktów, spowolnienie spadku potrzeb higieny i energii, tak żeby przez dłuższy czas leżeć i pachnieć. Miejscowa legenda, czyli bonus zwiększający ilość przychodniów pod naszym domem. I gładka gadka, czyli nowa interakcja, która znacznie podwyższa ilość punktów relacji i usuwa wściekanie się na naszego sima. Polecam tą interakcję dla każdego podrywacza, który obawia się przyłapań. Sim fortunowy może wybrać zdolnego negocjatora, co zwiększa wynagrodzenie naszego sima o 25%. Co prawda w zakładce kariery nie mamy o tym informacji, ale gdy sim wraca z pracy, otrzymuje kasę po korekcie. Doradca finansowy. To nowa interakcja dostępna na komputerze, dzięki której nasz sim może sobie dorobić. Wysokość zarobków jest uzależniona od ilości punktów logiki. Do tego sim może ją wykonać autonomicznie. Inwestor. Nasz sim może zacząć zarabiać lub tracić na giełdzie. Codziennie o 16 dostajemy informacje o tym, jak nam idzie. I nie ma możliwości się z tego wycofać za bardzo. Jedynie możemy tylko zresetować te całe korzyści z samej aspiracji. Rodzinni simowie mają do wyboru. Zupkę na pocieszenie babuni, która leczy naszego sima z przeziębienia i podnosi potrzebę wygody. Spowolnienie spadku potrzeby zabawy i wygody. Błaganie opieki społecznej. Jeśli opieka przyjedzie zabrać nam pociechy, możemy błagać ją o danie nam drugiej szansy. Powodzenie zależy jednak od związku rodzica z dzieciakami. Superpłodność, czyli zwiększona o 50% szansa na urodzenie bliźniąt. Sim poszukujący przyjemności może liczyć na szybszy metabolizm, dzięki któremu ćwiczenia fizyczne są o 50% skuteczniejsze. Może spowolnić opadanie potrzeb energii i pęcherza. Napisać przewodnik restauracyjny. Nasz sim otrzymuje możliwość pisania przewodników kulinarnych i sprzedawania ich. Dochód zależy od ilości punktów gotowania. Piosenka żolerki. Dzięki tej umiejętności znacząco zwiększa się relacje z innymi simami, którzy z nami śpiewają. Podnosi się też zabawa. I czas na ostatnią aspirację. Smażonego sera. Dla niej do wyboru mamy. Bezdenny żołądek. Nasz sim o 50% wolniej tyje, gdy się przejada. Wolniejsze zanikanie potrzeby pęcherza. Maluj smażony ser. Czyli nowa interakcja na sztaludze. Poza wyglądem dzieła pracy nie da się sprzedać drożej. Przyzwanie smażonego sera. Nasz sim może przywołać tosta i go wszamać, tylko że zużywa to energię i wygodę. I tu przechodzimy do czwartej kolumny, czyli aspiracji drugorzędnej. Aspiracja drugorzędna, którą możemy wybrać w tym panelu, to nic innego jak rozwinięcie naszej bazowej aspiracji. Sim, który na przykład jest romansujący, może też chcieć mieć przecież dzieci i właśnie dlatego jest ta aspiracja drugorzędna. Możemy mu dać wtedy aspirację rodziny jako drugorzędną i dzięki temu będą mu się losowały także pragnienia i obawy związane z rodziną. Jest to ciekawa sprawa, bo szczerze mówiąc nie znalazłam potwierdzonej informacji na 100%, że właśnie tak się dzieje, jednak zauważyłam to sama w swojej rozgrywce, że gdzieś tam u tych simów pojawiają się pragnienia, które wcale nie są związane z ich normalną aspiracją. Podobno jest to 50-50, jeśli chodzi właśnie o to losowanie, z tego co mi się udało wyczytać na forach, jednak no ciężko mi tutaj powiedzieć, jakie są to dokładnie liczby, no ale zdarza się właśnie, że takie pragnienia się pojawiają. No dobrze, ale co z samych aspiracji drugorzędnych jeszcze mamy? Mamy normalnie te same bonusy, które mielibyśmy dla zwykłej aspiracji, ale pomniejszono o ten jeden główny bonus, który tam mamy. Czyli tak jakbyśmy normalnie mieli 4 korzyści, to tutaj mamy tylko 3 i nie mamy tego największego bonusa. I ważna sprawa, aspiracje drugorzędne nie wpływają w żaden sposób na chemię. Ogólnie jeśli chodzi o chemię, no to tutaj myślę, że film Merty jest o wiele bardziej wyczerpujący w tym temacie. Ja tylko wspomnę o tym, że aspiracje mają wpływ na chemię, ale jak właśnie mówiłam, drugorzędne nie. Rozgadałam się o tych korzyściach, wiem. Ale zależało mi na sprawdzeniu kilku rzeczy i rozwianiu kilku wątpliwości. Czas więc na wisienkę na naszym torcie aspiracji i odpowiedź na pytanie, dlaczego Ania dostała platynową aspirację do końca życia, mimo że nie spełniła celu życiowego. Uwaga! Dlatego, że pasek aspiracji życiowej został przez nią wypełniony, a wypełniło go osiągnięcie szczytu kariery. I tu jest właśnie pies pogrzebany. Żeby otrzymać platynową aspirację do końca życia, wystarczy wypełnić w całości pasek aspiracji życiowej. Ale nie trzeba spełniać celu życiowego. Jest to spore ułatwienie, ale z drugiej strony, czy w prawdziwym życiu najbardziej szczęśliwy będzie tylko ten człowiek, który spełni swoje największe marzenie, czy może ten, który po prostu miał szczęśliwe życie? I z tą rozkminą muszę się z wami pożegnać, drodzy widzowie. Mam nadzieję, że wyjaśniłam kilka kwestii, a wy dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Jeśli spodobało
podobał się wam ten format, możliwe, że zrobię coś podobnego, tylko od razu mówię, ja się znam głównie na dwójce i trochę na jedynce i czwórce. O trójce w ogóle nawet nie chcę mówić, bo nic nie wiem. Okej, dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam na grupkę, na Facebooka, na Instagrama i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie!